Opowiem Wam dzisiaj piękną historię o dzielnym Antosiu walczącym na wojnie. Dziś jeszcze szczęśliwy bawi się w ogrodzie, dziś jeszcze nie widzi czarnych chmur na wschodzie. Lecz kiedy miasto wróg sobie zawłaszcza, Antos z dnia na dzień natychmiast dorasta. On, uczeń jeszcze, razem z kolegami zdobywają ciężarówkę wraz z Ukraińcami. Porucznik Abraham, świadek jego męstwa, wie, że takich ludzi trzeba do zwycięstwa. Do swego oddziału Antosia przydziela, na górze stracenia walczą bez wytchnienia. Choć walczył mężnie, ofiarnie i dzielnie, dosięgł go kule, bezduszne, śmiertelne. Na persenkówce leży, łzy mu z oczu płyną. Nie doczekał wolności, jego czas przeminął. Już ty, Antosiu, nie będziesz więcej strzelał. Atakował wroga, w wojsku się udzielał. Już dusza twoja znajduje się w niebie. Obrona Lwowa toczy się bez ciebie. Za poświęcenie dla Lwowa obrony, krzyżem walecznych pośmiertnie odznaczony. Najmłodszy kawaler virtuti militari, wzór do naśladowania dla dużych i małych.